Bogdan Mazurkiewicz, witam Państwa. Wykonujemy skok z listopada do lutego i mamy walentynki. Wszyscy, którzy chcieli posłuchać piosenek o miłości, mogli przyjść w dzień świętego Walentego do Starego Teatru na koncert zatytułowany Kochaj albo rzuć. Dzisiejszy koncert jest dla Państwa naszym małym uczynkiem, aby było Wam miło, abyście poczuli się kochani, abyście kochali najbliższych. Do pracy! Młodzi artyści ćwiczący na co dzień w Młodzieżowym Domu Kultury w Pracowni Muzycznej przygotowali kilkanaście piosenek. Każda z nich była oczywiście o miłości. Ore, ty dziewuszki, siedzicie, śpiewacie, a nas tu do tańca wcale nie wołacie. Mama. Miłość ma przeróżne oblicza i taki właśnie był cały koncert. Można było spotkać wizerunek miłości romantycznej, ludowej, szalonej, a nawet niewinnej. Jasiu siedział w piaskownicy z miną bardzo zatroskaną, bo zajęty był poważnie inżynierią budowlaną. Przy okazji koncertu ogłoszono wyniki konkursu na najciekawsze wyznanie miłosne. Laureatkami zostały 16-letnia Sylwia Zając oraz Agnieszka Narewska. Niestety nikt z publiczności nie dowiedział się, jak powinno się pięknie wyznawać uczucia. Nie będziemy odczytywać tych wyznań, dlatego że wbrew naszym oczekiwaniom są one bardzo długie. Znaczy, myśleliśmy, że krótsza forma bardziej będzie młodzieży bliska, natomiast okazuje się, że długie wyznania miłosne są w modzie. Publiczność zgromadzona w teatrze wypełniła salę po brzegi. Pytanie, czy słuchaczy na koncert przyciągnął głód imprez kulturalnych, czy może potrzeba słuchania pięknych, miłosnych treści. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to organizacja o bardzo długiej historii. W Bolesławcu też mamy bogatą historię działalności tego stowarzyszenia. Przypomnijmy sobie materiał na ten temat sprzed 18 lat. Chcemy największych sponsorów dekorować odznaczeniami Przyjaciela Dziecka, bo to chyba jest najważniejsze odznaczenie. Natomiast dzisiaj podziękujemy również wszystkim sponsorom, którzy nam najwięcej pomogli. To nie znaczy, że tutaj są tylko ci, co nam pomogli. Jest ich dużo, dużo naprawdę więcej. I nie tylko nam jako organizacji, tylko przede wszystkim dzieciom. Dzieciom, rodzinom, dzieciom niepełnosprawnym. Wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy. Na spotkaniu zjawiło się naprawdę wiele osób. Słuchając, jak prezes Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Jadwiga Bobek wylicza wszystkie zaangażowane w pomoc dzieciom, organizacje, instytucje i osoby prywatne, można było czuć tylko radość, że tak wielu ludzi dobrej woli bezinteresownie angażuje się w pomoc innym. Sam prezes Zarządu Oddziału Okręgu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Jeleniej Góry Stanisław Olbrycht podkreślał, że w Bolesławcu przyznano najwięcej takich nagród i wyróżnień. Najlepiej się pracuje w zespołach, gdzie ludzie są sobie życzliwi i gdzie sobie wspólnie pomagają. I ja wiedzę, że w Bolesławcu, który od dawna z pracy tepedowskiej słynie, samo środowisko Bolesławca bardzo dobrze, zawsze było notowane. W tej chwili, jeśli chodzi, dopinamy organizacyjnie pewne sprawy, ale to nie na dzisiaj, nie na to świąteczne spotkanie. A ja jeszcze raz w imieniu zarządu okręgowego, ale mogę powiedzieć i dolnośląskiego, i skromnie głównego. Serdecznie Państwu za tę pracę dziękuję. A przyznawane nagrody to nic innego jak odznaczenia Przyjaciela Dziecka. Na pierwszy rzut oka niepozorne, ale o tym, że ich wartość jest niewymierna i ile się w nich kryje wdzięczności, wiedzą tylko dzieci, które dziękowały za otrzymaną pomoc. A najbardziej docenionymi okazali się Teresa Stopnicka, nauczycielka z pierwszego LO, która od kilku lat organizuje z młodzieżą przeróżne zbiórki. Pani Wiesława Gruszecka z Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych od lat organizuje zabawy integracyjne dla dzieci specjalnej troski. Starosta Piotr Roman za pomoc wielu rodzinom. Ksiądz Józef Chupa za organizację świetlicy dla dzieci i młodzieży na osiedlu Kwiatowym.
Pan Karol Stasik, prezes BTG, fundator wielu darowizn, organizator bali charytatywnych, prokurator Adam Zieliński, państwo Janina i Władysław Słowodzian oraz panowie Henryk i Zbigniew Partyka. Wyróżniono wiele szkół, m.in. Zespół Szkół Budowlanych, Szkołę Podstawową nr 3, Szkołę Muzyczną, Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, MOSiR i bardzo wiele innych instytucji, organizacji i prywatnych przedsiębiorstw. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci chciałoby, aby taka forma wyrażania wdzięczności wszystkim ludziom o wielkich sercach przeszła na stałe do kalendarza imprez. W przyszłym roku możemy się więc spodziewać sponsora 2001. Kolejny materiał to interwencja, a sam materiał miał sens w tamtej chwili. Ale warto go powtórzyć, bo to taki znak czasu. A sprawa dotyczy powiatowych mistrzostw halowej piłce nożnej, znanej imprezy, która wtedy odbyła się po raz pierwszy. Podstawowe zarzuty okazały się banalne, aczkolwiek bardzo istotne. Chodziło o ubikacje znajdujące się na hali sportowej. Co z tego, że impreza jest świetnym pomysłem, skoro idąc na rozgrywki nie można nawet skorzystać z WC, mówili widzowie. Kibice muszą się błąkać po ośrodku, aby załatwić swoje podstawowe potrzeby fizjologiczne. Po pierwszych dwóch imprezach z szatni na górze i z ubikacji ukradziono nam sedy, ukradziono nam muszle, znaczy nie muszle, a spłuczkę. W związku to jest obiekt przecież szkolny, przecież ktoś te straty musi pokryć, prawda? I postanowiliśmy górę wyłączyć dla kibiców. Stąd też górne drzwi były zamknięte, ale ogólne dostępne ubikacje były na dole. Na dole ubikacje były jedna dla pań, druga dla mężczyzn, ponieważ tam przybywał cały czas nasz pracownik. Druga rzecz, byśmy nie chcieli góry otwierać, ponieważ w górnych szatniach przybierały się drużyny. Tych drużyn było dużo. Doszłoby na przykład do jakiejś kradzieży, zginąłoby coś. Poza tym szatni też zginęły regulatory ciepła, prawda? Stąd też myśmy wynajęli agencję ochrony i wyłączyliśmy obiekt z użytku dla publiczności na górze. Natomiast dół był ogólnie dostępny. Aby się dostać do ubikacji, trzeba wyjść na zewnątrz, obejść budynek i wejść głównym wejściem. Dalej już łatwo trafić. Być może tego typu komplikowanie życia kibicom może być dla niektórych niezrozumiałe, ale jest uzasadnione. Na hali sportowej już gołym okiem można dostrzec przykłady aktów wandalizmu. Wyrwane gniazdka, zniszczone krany, zamalowane ściany to tylko początek listy zniszczeń. Nowa sala funkcjonuje już 2 lata, a już 2 tygodnie po jej otwarciu trzeba było pomyśleć o zabezpieczeniu jej przed wandalami. A inne zarzuty publiczności to na przykład zepsuta tablica wyników, która nie działała w trakcie finałowych rozgrywek. Z tą tablicą to był pierwszy raz. Po prostu jest to elektroniczna czyjaś tablica. No jest możliwość, że może się coś tam zaciąć, ale dotychczas nam nie zepsuła się. Uważam, że tablica nie miała wpływu na mecz czy na wynik meczu. Nie tylko kibice zarzucali organizatorom niedociągnięcia. Wiele do powiedzenia mieli również sami zawodnicy. Po prostu regulamin powinien być dopięty wcześniej na 100%, żeby później nie było niedomówień, jak były nerwy, czy mecze z grupy będą zaliczane w strefie finałowej, czy nie będą zaliczane. Takie to troszkę było to szarpane. Tu jak 2017 się teraz toczy, tą piłką taką śmieszną trochę, halową, tu są takie spory. Jest tutaj, pierwszy rok jest organizowany, jest dużo niedociągnięć. Tak. Znaczy są dobre rozgrywki, tylko turniej finałowy jest źle zorganizowany, moim zdaniem. Dlaczego? Dlatego, że reguła sama, na żadnych turniejach na świecie się nie gra w ten sposób, że wychodzą drużyny z jakimiś tam punktami z grup. Po prostu gra się turniej finałowy od zera, wszyscy startują. Drużyny, które nie przyszły, bo część drużyn nie przyszło na spotkanie, to po prostu tak według zasady. Kto jest nieobecny, nie ma głosu, prawda? I myśmy wszystko ustalili, wydrukowaliśmy te regulaminy, daliśmy szefom drużyn, kapitanom drużyn do zapoznania się. Nikt nie wznosił żadnych zastrzeżeń. Dopiero w końcówce, ponieważ, wie pani, wynik, bo nie pasuje mi gra, bo z grupy zaliczają. No to każdy by chciał zmieniać regulamin na 2 mecze przed końcem. Niezależnie od tych kilku uwag, uczciwie trzeba przyznać, że wszyscy podający nam swoje zarzuty wyrażali się pozytywnie na temat samego pomysłu. Impreza zorganizowana przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy okazała się strzałem w dziesiątkę. Prawie 200 osób, nie licząc kibiców, przez kilka miesięcy spędzało weekendy na sportowo. Wszyscy gracze zadeklarowali swoje uczestnictwo w przyszłym roku. Wierzą, że wtedy nie będzie już się do czego przyczepić. No i faktycznie kolejne turnieje cieszyły się niemalującym zainteresowaniem. Materiał, który teraz zaprezentuję, dotyczy chwili, gdy w Bolesławcu zaczęła się historia Platformy Obywatelskiej. Unia Wolności, która od początku głosiła programy liberalne, liberalne w sensie gospodarczym, niestety również wpadła w swego rodzaju zadowolenie.
tracąc faktycznie elektorat od 97 roku. Być może ta sytuacja, kiedy partia zajęta własnymi wojnami personalnymi zapomina o elektoracie, będzie pewnym memento dla wszystkich, którzy w przyszłości chcą uprawiać politykę. Jaką alternatywę dla potencjalnych wyborców ma Platforma Obywatelska? Przede wszystkim zniesienie przepisów utrudniających rozwój przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, dokończenie reformy podatków, czyli spłaszczenie podatku do jednego poziomu. Uwolnienie od niego najniższych dochodów, wreszcie uproszczenie wyborów. Platforma w sposób jednoznaczny chce, aby wybierać te osoby bezpośrednio. W konsekwencji oznacza to wzmocnienie pozycji wykonawczych organów samorządu, ale osłabienie zarządów gmin. Oznacza to również potrzebę redukcji ilości osób, które są w zarządach gmin. Oznacza to również ograniczenie liczby radnych. Politycy Platformy deklarują to, co nie udało się jeszcze nikomu – pokonanie korupcji. Chcą rozerwania wspólnej odpowiedzialności dającego z biorącym, tak by karać tylko biorącego. Jednocześnie twierdzą, że koniecznością jest odzyskanie kontroli nad finansami publicznymi. Sławomir Najniger mówi, że gro pieniędzy z podatków wypływa z budżetu bez kontroli. Parlament faktycznie nie kontroluje więcej niż 40 kilka procent finansów publicznych przechodzących przez budżet. Większość parabudżetów, które są w sumie większe niż budżet państwa, jest poza kontrolą parlamentarną. To samo dzieje się na poziomie samorządu gminnego. Wreszcie w ramach budowania czy oddzielenia polityki od administrowania państwem należy wyraźnie wprowadzić konkurs jako jedyny sposób dostępu do stanowisk publicznych. Pełnomocnikiem Bolesławieckiej Platformy Obywatelskiej jest Karol Stasik. To było pierwsze spotkanie inaugurujące w mieście i w powiecie ówczesny ruch obywatelski pod nazwą Platforma Obywatelska. Opuszczamy politykę i przechodzimy do sztuki. Wystawa zawiera prace 27 młodych ludzi, którzy wzięli udział w piątym już plenerze. Uzupełnione są pracami komisarza pleneru Czesława Matyjewicza, prowadzącego w Bolesławieckim Ośrodku Kultury pracowni rzeźby. Te prace, jak mówi sam autor, inspirowane są dziełami młodych ludzi oraz samą ich obecnością. Tą wystawę zrobiliśmy w pewien nietypowy sposób, bo jest troszeczkę taka rozliczeniowa. Chciałbym wam pokazać część prac, które powstały z inspiracji waszymi pracami. Pracując z wami, przychodzą mi ciągle nowe pomysły. To życie z taką ilością inteligentnych, młodych ludzi, w których się aż kłębią te talenty artystyczne, to działa bardzo zapładniająco i pozwala mi ciągle jak gdyby oczyszczać swój horyzont, ciągle zaczynać od nowa, ciągle szukać nowych rozwiązań. I część naszej wspólnej wystawy to jest moje takie rozliczenie z wami. Jak mówi komisarz wystawy, młodzi artyści dzięki swojemu wysiłkowi świetnie opanowali technikę pracy w glinie. Efekty ich działań są z każdym rokiem ciekawsze. Talentem młodych twórców oraz Czesława Matyjewicza zachwycali się również wiceprezydent Hubert Prabucki oraz dyrektor Bolesławieckiego Ośrodka Kultury Danuta Maślicka. Przy okazji wernisażu pani dyrektor zaproponowała komisarzowi pleneru otwarcie jego wystawą autorską tegorocznego międzynarodowego pleneru ceramiczno-rzeźbiarskiego. A teraz konkurs. To znowu taki znak czasu, bo dzisiaj trudno byłoby chyba namówić uczniów i nauczycieli do takiej zabawy. Tak, to nie pomyłka. 80-osobowe grupy kibiców z poszczególnych gimnazjów przekrzykiwały się nawzajem. I nie tylko było to dobrze widziane, ale wybitni krzykacze dostawali za swoją dzielną postawę sporo punktów. Oto próbka ich możliwości.
Ponadto jurorzy oceniali kibiców za podkreślenie odrębności grupy, za zgranie zespołowe, wreszcie transparenty zagrzewające zawodników do sportowej walki. A pocący się na scenie zawodnicy musieli wykonywać określone zadania. Jak wskazywała nazwa turnieju, Bolesławiec bez tajemnic, uczniowie musieli się wykazać sporą wiedzą historyczną. Zważywszy, że odpowiadali na bardzo trudne pytania, chyba historia rodzinnego miasta nie jest dla nich zbyt tajemnicza. Figura Jezus Przyjaciel z Dzieci stała najpierw przed domem sierot, później stała na cmentarzu komunalnym, a obecnie stoi przy placu zamkowym. Nie tylko wiedza była wysoko punktowana, oceniano również zaproszenia na 750. urodziny Bolesławca. Uczniowska ceramiczna manufaktura też była w cenie. Garniec miał 2 metry i 15 centymetrów. Po wyrównanej walce wygrali gospodarze turnieju, czyli Gimnazjum Samorządowe nr 3. Nie znaczy to jednak, że pozostałe odbiegały poziomem. Wręcz przeciwnie, o wygranej zdecydowała niewielka przewaga punktów. W kolejnym materiale zobaczymy nietypową interwencję magistrackiego urzędnika. Na załatwienie tego typu sprawy jak zwykle wybraliśmy się z Andrzejem Kuriatą, zastępcą naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. Urzędnik zobaczył plakaty wczoraj podczas wieczornego spaceru i, delikatnie rzecz biorąc, nie wprawiło go to w zachwyt. Dziś postanowił je pozdejmować. Urzędnik idący podczas pracy do Luna Parku to widok dość rzadki. Tym razem nie chodziło jednak o rozrywkę, a o załatwienie sprawy. Kierownika ani jego zastępcy nie było. Proszę, żeby kierownik się dzisiaj ze mną skontaktował. Bo pani mi przypuszczam nie odpowie, kto wydał zgodę państwu na powieszenie tego na latarniach w Bolesławcu. Proszę mi powiedzieć, a jeżeli nie... Ja nie wiem. Proszę kierownikowi powiedzieć, żeby dokładnie sobie to przeczytał. Jeżeli on się ze mną dzisiaj nie skontaktuje, to ja skorzystam z uprawnień, jakie mam z paragrafu 63a. Chodzi o to, żeby tam przysiągnął urzędnik. Musi do mnie dzisiaj przyjść. Inaczej, dzisiaj do której? Do godziny 16. Do 16. Tak. On przyjedzie dopiero. Dobra. Te ogłoszenia muszą mi dzisiaj zniknąć z latarń, na których zostały powieszone. Muszą. Do widzenia. Dobra. A wspomniany przez Andrzeja Kuriatę paragraf kodeksu wykroczeń mówi: kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek, albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości 1500 zł lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego. Skutek interwencji? Dziś o godzinie 15 szefowie Luna Parku przybyli do Urzędu Miasta i obiecali zdjąć wszystkie plakaty. Było o walentynkach, więc teraz sonda wśród panów i pani. Jak spędzić taki dzień? Jak oryginalnie ukochanej zorganizować walentynki? Oryginalnie? Zaprosi nas na dancing. A pani jak chciałaby spędzić walentynki? No, chciałabym trochę romantyczniej też, tak. No, kolacje przy świecach, może być skromniej, nie dancing. Do restauracji pójść na dobrą kolację przede wszystkim. Może wyjechać w odległe miejsce? No, w tym wieku to już raczej nie. Wnukami się zajmujemy. W szkole? No, chyba będziemy zbierać kartki. Ten, kto będzie chciał do zakochanych, będzie wrzucał do skrzynki i potem będziemy roznosić po klasach. Jaki oryginalny pomysł na walentynki? Nie wiem, spędzić? Może jakiś kosmetyk, wieczór jakiś taki sobie gdzieś w lokalu. Chyba wszystko tak zupełnie pospolicie banalnie. Jest to dzień bardzo ważny dla wszystkich i to niezależnie czy od tego, czy dziewczyna ma chłopaka, czy nie ma, należy okazywać miłość wszystkim ludziom. Są sprawy teraz finansowe bardzo ważne, prawda? O pracę ciężko. Oczywiście nawet starsza chciałabym nawet w tej kawiarni posiedzieć z kimś, prawda? Ale takie mamy teraz czasy, ciężko jest po prostu. Ale przy telewizorze na pewno spędzę. Nie mam pomysłów na walentynki, ja nie obchodzę walentynek. Tak? Dlaczego? Nie mam z kim. Na walentynki oryginalny pomysł. Co ja mogę powiedzieć? Zawsze razem tylko i najdalej od wszystkich. No prezenty na pewno są mile widziane.
No myślę, że w gronie najbliższych i osób, które bardzo kochamy, to będzie ten sposób bardzo dobry. Nie wiem, pójść do kina może. Wybrać się gdzieś na spacer. Żeby mąż mnie zabrał do kawiarni, jak za dawnych młodych lat bywało. A teraz trochę o szybkim czytaniu. Co to i po co to? A więc waszym zadaniem będzie przeczytanie w jak najkrótszym czasie wskazanego tekstu. Tekst dzisiejszy liczy 1900 dokładnie słów. Czytamy, mierzymy czas, następnie wyliczamy tempo czytania. Po krótkim wprowadzeniu bomba poszła w górę. Niemal 30 bolesławian ścigało się, stosując rozmaite techniki. My podczas czytania podglądaliśmy Natalię Haniszewską, reprezentantkę Gimnazjum Samorządowego nr 1. Czytamy. O to, czemu służy stukanie długopisem podczas czytania o kartkę, spytaliśmy zawodniczkę. Wyznaczało tempo i zarazem słowa zapamiętywane. Z jaką szybkością. I w tym tempie jesteś w stanie zapamiętać tekst? Tak. Natalia zajęła w mistrzostwach drugie miejsce z wynikiem 2150 słów na minutę. Trzecie przypadło Patrycji Szajwaj z wynikiem 2111 słów na minutę. Obie rozumiały według testu 80% czytanego tekstu, tylko o 5% mniej niż laureatka pierwszego miejsca, Magdalena Kozieł. Skąd pomysł na zorganizowanie w Bolesławcu mistrzostw? Pomysł powstał w momencie, kiedy nasi uczestnicy zaczęli uzyskiwać znacznie lepsze wyniki, aniżeli ubiegłoroczna mistrzyni Polski Magdalena Krawczyk. To znaczy czytanie powyżej 3000 słów, no jest odpowiednio wysokim procentem zrozumienia. Szybkie czytanie to nie tylko sport, ale i całkiem przydatna umiejętność. Tempo czytania 800 do 1200 słów pozwala na przeczytanie książki 250-stronicowej w przeciągu 2 godzin. A zazwyczaj uczeń czyta to 2-3 tygodnie. W najbliższą sobotę w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędą się mistrzostwa regionalne, w których wezmą udział zawodnicy z byłego województwa legnickiego i jeleniogórskiego. A teraz nawiążemy do jednego z wcześniejszych materiałów. Wtorkowe powitanie bolesławieckiej ceramiki w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu było okazją do uroczystości z udziałem marszałka Sejmiku Dolnośląskiego Jana Waszkiewicza, wicewojewody dolnośląskiego Józefa Króla oraz wiceprezydenta Bolesławca Huberta Prawuckiego. Wernisaż rozpoczęła dyrektor Bolesławieckiego Ośrodka Kultury Danuta Maślicka, zarysowując historię młodzieżowego pleneru rzeźby, mówiąc o powodach jego powstania oraz o zeszłorocznym temacie pleneru, który brzmiał Miasto Ceramiczne. O plenerze mówił również wojewoda Józef Król. Wspaniała młodzież próbuje tworzyć dzieła artystyczne z ceramiki. Myślę, że może tu jeszcze więcej marzeń niż możliwości, ale te marzenia myślę, że też potrafimy docenić w tych dziełach naszych najmłodszych artystów. I trzeba powiedzieć, że od 10 lat tym wszystkim działaniom artystycznym patronuje, kieruje nimi pani dyrektor Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, pani Danuta Maślicka. I chciałbym, dziękując panu dyrektorowi Kazimierzowi Surmiakowi, który to przygarnia artystów, który jest tym dobrym opiekunem dla artystów. Dzięki zakładowi, którym pan Surmiak kieruje, mogą powstawać takie dzieła, takie, które tu oglądamy i inne. Także chciałbym podziękować pani dyrektor za to, że ona też potrafi się zaopiekować i dorosłymi, i młodymi artystami, których dzieła tutaj dzisiaj możemy oglądać. Chciałbym te róże na ręce pani dyrektor w podzięce. Seria wyrobów ceramicznych z herbem Dolnego Śląska sprawiła, że przedstawiciele Bolesławca otrzymali ten herb z rąk marszałka Sejmiku. Uważam, że jest to inicjatywa piękna i warta kontynuacji. I chciałem temu po prostu dać wyraz, a tutaj taka rzecz bardzo skromna. To jest... A co to jest? O! Herb Dolnego Śląska z dość ekskluzywnej serii. Obdarowywanie zakończył prezes Kazimierz Surmiak. Panie marszałku, proszę przyjąć. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Prace uczestników 4. Młodzieżowego Pleneru Rzeźby inspirowane były architekturą Bolesławca.
Na wystawie można było więc spotkać bolesławiecki ratusz, kamienice, baszty. Wszystko to pokazane przez pryzmat wyobraźni młodych adeptów sztuki ceramicznej. Licznie zgromadzona na wernisażu publiczność wróży wystawie duże powodzenie. I jeszcze raz polityka, ale tym razem w lokalnym wydaniu. I tak się, proszę Państwa, przedstawia. W powiecie bolesławieckim SLD liczy 233 członków. Swoje koła ma we wszystkich gminach powiatu. W Warcie Bolesławieckiej powstała już nawet Rada Gminy. Podczas wyborów samorządowych do Rady Miasta weszło 14, a do Rady Powiatu 11 osób z listy Sojuszu. Na konferencji dziennikarze pytali przewodniczącego Rady Powiatowej głównie o realizację poszczególnych punktów programu wyborczego. Przewodniczący mówił również o obecności przedstawicieli organizacji powiatowej w strukturach wojewódzkich i krajowych partii. Na zjazd wojewódzki delegatami było 5 naszych członków. W strukturach wojewódzkich mamy w zarządzie jednego przedstawiciela, jest nim Józef Burniak. W komisji rewizyjnej jest Piotr Hodowany. W Radzie Krajowej naszym przedstawicielem jest Józef Burniak. Przy okazji rozmowy o sprawach miasta pojawił się temat ściągania do Bolesławca inwestorów. W zasadzie w samym Bolesławcu kończą się tereny do budowania przemysłowego. Mamy w zasadzie Modłowa, troszeczkę na Kościuszki i to jest koniec tych terenów przemysłowych. Staramy się w tej chwili o pozyskanie z Agencji Rolnej i od wojska tereny, które mogłyby na ten cel służyć. Nie wiem, jak one się zakończą. Myślę, że to jest bardzo ważna dla nas sprawa i robimy wszystko, żeby te tereny po prostu nawet wykupić. Formą uczczenia pierwszej rocznicy istnienia SLD, poza podsumowującą konferencją prasową, jest sobotnie sadzenie drzewek przy oczyszczalni ścieków. I na koniec przyszłe mamy, które 17 lat temu przygotowywały się do porodu. Te przyszłe mamy zdecydowały się na wspólne zajęcia. Co środę przez blisko godzinę pod okiem położnej ćwiczą, uczą się odpowiednio oddychać i skutecznie relaksować. Utworzoną przez bolesławiecki ZOS bezpłatną szkołę rodzenia prowadzi Renata Zięba-Gruchaj. Jak twierdzi, zajęcia w szkole najlepiej rozpocząć w 24 tygodniu ciąży. Choć podobnie jak sama szkoła, także termin rozpoczęcia ćwiczeń nie jest obligatoryjny. Termin jest dowolny i po prostu jeżeli lekarz na to zezwoli, to nie ma problemu. I ćwiczy się do kiedy? Do końca, do 38 tygodnia, nawet do 40, jeżeli na to pozwala po prostu zdrowie i kondycja. Oprócz ćwiczeń kobiety biorą udział w prelekcjach i pogadankach na tematy, z którymi wcześniej czy później będą miały styczność. Poznają też oddziały, na których w najbliższym czasie się znajdą. Na początku się bałam strasznie, nie wiadomo, że co jej, to będzie boleć strasznie. A teraz po prostu zdaję sobie sprawę, że to będzie bolało, ale że mogę pomóc sobie ćwiczeniami i sobie i dziecku. Funkcjonuje taka opinia, że poród to jest coś strasznego i że ciężko to przeżyć. A szkoła rodzenia właśnie ma jakby oswoić pacjentki już dużo wcześniej przed porodem z myślą o tym, że poród to jest fizjologia, że od tysięcy lat ludzie rodzili, i że to niekoniecznie musi być olbrzymi stres. Złagodzeniu stresu mają służyć m.in. porody rodzinne. Zdecydowała się Pani na poród rodzinny, tak? Nie było wątpliwości przed podjęciem takiej decyzji? To znaczy ja chciałam od początku, mąż z początku miał wątpliwości, ale jak jego siostra z mężem rodziła, poród rodzinny odbywał się i posłuchał, jak to przebiegało i też nabrał ochoty. Będziemy razem. Szwagier zdał mi relację z tego, to mam to opanowane już praktycznie, mógłbym już dzisiaj komuś pomóc tam. Czyli jak ten poród powinien przebiegać? Krótko, tak? Bardzo krótko, najlepiej. I dobrze, żeby nie było żadnych powikłań. Aby wziąć udział w porodzie rodzinnym, nie trzeba ukończyć szkoły rodzenia, choć należy poznać zasady zachowywania się na sali porodowej i zaakceptować obowiązujące w szpitalu warunki. Poza tym, ktoś, kto zdecyduje się na poród rodzinny w Bolesławcu, musi liczyć się z wydatkiem 100 zł. Ten kadr z noworodkiem bezcenny.
Oczywiście niczym nie będziemy potrafić przebić go w kolejnym programie, ale i tak zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnej porcji Archiwaliów w przyszłą środę. Do zobaczenia.